Witam Państwa po przerwie w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaxy. Nasz kolejny gość, profesor Kamil Kuskowski, dziekan Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów, Akademia Sztuki w Szczecinie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Spotykamy się z dwóch powodów. Nowa wystawa się w Zonie pojawiła, ale o tym za chwilę. Jak również Akademia Sztuki rozpoczyna drugą rekrutację. Trochę statystyk. Na pierwszej było przygotowanych na studentów 242 miejsca, z czego 351 kandydatów się zgłosiło. Średnio, jak tu ładnie wyliczono, 1,45 studenta na miejsce. Cóż, rozumiem, że po egzaminach wstępnych część się wykruszyła. Nie wszyscy się nadawali do Akademii Sztuki. Znaczy, z reguły jest tak, że ponieważ Akademie Sztuki i Sztuk Pięknych, i Sztuk i Muzycznych organizują w różnym terminie egzaminy, więc studenci, zabezpieczając się, startują na kilka kierunków. Niektórzy nie zdają matury. I po podliczeniu tych osób, które składają papiery, często okazuje się, że są wolne miejsca. I tak zdarzyło się też w tym roku. Czyli rozumiem, że część dostała się na dwie uczelnie i wybrała niestety nie szczecińską. Dokładnie wybrała na przykład inne uczelnie, które być może bardziej im pasowały. Część nie zdała matury, a egzaminy wstępne, które na Akademii Sztuki są, to jest trudna sprawa? Macie wysoko postawioną poprzeczkę? Staramy się postawić ją jak najwyżej, natomiast przy niżu demograficznym i przy sytuacji, w której się znaleźliśmy w tym roku, zdarzają się sytuacje, w których też studenci, którzy zdają, nie mogą liczyć na to, że dostaną się dlatego, że jest mniej chętnych, bo tak tych osób, które naprawdę słabo zdają te egzaminy, nie przyjmujemy po prostu. A rozumiem, że są egzaminy praktyczne w większości przypadków, na przykład jeżeli chodzi o Wydział Malarstwa i Nowych Mediów. Dokładnie, to są egzaminy praktyczne z zakresu rysunku, malarstwa i wybranej kierunku studiów lub specjalności. W przypadku kierunku malarstwa dodatkowe jest zadanie specjalistyczne z malarstwa. Oprócz tego, że jest zadanie malarskie podobne jak na wszystkich wydziałach, to jest specjalistycznie ustawione pod ten kierunek, a na kierunku grafika, specjalność, multimedia jest to zadanie z narzędziem do rejestracji obrazu ruchomego, prostego, nawet telefonem komórkowym. Czyli próbujecie wyłowić tych najzdolniejszych i tych, którzy najlepiej rokują jako artyści. Dobrze, a ile tych wakatów powstało? Na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów tych wakatów jest niewiele, bo to jest tak, że mamy 3 wolne miejsca na malarstwie i łącznie na pierwszy i drugi stopień multimediów 5 miejsc. Czyli niewiele tak naprawdę. Tak naprawdę niewiele. Zastanawialiśmy się, czy robić drugi nabór, ale w związku z tym, że dużo osób po egzaminach pytało się, czy taka możliwość będzie stworzona, postanowiliśmy zrobić ten drugi nabór. No i bardzo słusznie. Rozumiem, że te egzaminy nie będą w jakiś sposób łatwiejsze. Nadal będą takie. One będą takie same, jak były w pierwszym terminie. Do tego nas obliguje regulamin egzaminów wstępnych i one muszą się odbyć według pewnych zasad, które są zapisane w tym regulaminie. Dobrze, kilka takich informacyjnych rzeczy. Do 23 sierpnia trwa elektroniczna rekrutacja, a ponieważ jest sezon wakacyjny, warto skorzystać tu z zaproszenia Telewizji Pomerania i przypomnieć tym jeszcze, którzy nie zdali na żadne studia, chcieliby rozwijać się w kierunku sztuk wizualnych, to do 23 można składać papiery. I zachęcić pewnie tych takich, co nie do końca są pewni swoich talentów. Bo rozumiem, że wy tam je na pewno odkryjecie. Należy spróbować. Studia są ciekawe na pewno, są trudne. Z reguły po pierwszym roku studiów odpada jakieś 20-25% osób z różnych powodów. Czasami wybierają tych studiów, które chcieli, czasami jest za ciężko, czasami szukają czegoś innego zupełnie i się okazuje na studiach, że to nie jest właśnie to. Ale rozumiem, że warto spróbować. Myślę, że warto tak. Warto poszukać sobie artysty. Myślę, że tak. No, ci nasi studenci, którzy odnoszą sukcesy, jakby są potwierdzeniem tego, że warto studiować. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy nas oglądają. Wszystkie szczegóły na stronie Akademii Sztuki. Warto się Dokładnie. Zapoznać i spieszyć się, żeby na tą drugą rekrutację zdążyć. Tym bardziej, że już wielu wolnych miejsc nie ma. Tyle, jeżeli chodzi o takie sprawy formalne. Niby wakacje, a Akademia Sztuki działa. W Zonie Sztuki Aktualnej można obejrzeć nową wystawę.
Uroboros. I ta wystawa w przypadku, znaczy przy okazji inspiracji pojawiła się. Dokładnie. Co roku w ramach współpracy z 13 muzeami organizujemy wystawę towarzyszącą inspiracją. W tym roku temat inspiracji Genesis. No więc ja zaproponowałem jako kurator wystawy wystawę Uroboros. Uroboros to jest taki wąż, który połyka swój ogon. Czyli to i Genesis, czyli i początek, koniec staje się początkiem, tak? No, żeby się stał jakiś początek, musi nastąpić koniec i tak dalej, i tak dalej. Ten symbol właśnie symbolizuje to, że koniec staje się początkiem, a początek końcem. Tak w trzech słowach, co możemy zobaczyć na tej wystawie? To jest jak w przypadku Zony Sztuki Aktualnej, to jest wystawa multimedialna, więc mamy film, wideo, animacje, obiekty, rzeźby, malarstwo, w zasadzie wszystkie możliwe techniki na styku nowoczesności. No to dobrze, to nie będziemy tutaj wiele o tym opowiadać, trzeba po prostu przyjść zobaczyć. I zobaczyć. Świetni artyści zaproszeni z całej Polski, część z nich jest artystów związanych ze Szczecinem, pracują na Akademii Sztuki, tu niektórzy mieszkają, tu tworzą i no to jest ścisła czołówka polskich artystów. I są też oczywiście osoby zaproszone z zewnątrz, żeby nie było, że jest zbyt szczecińsko, więc są też artyści z innych ośrodków, z Warszawy, z Poznania, z Krakowa. Warto wpaść zobaczyć. Do 15 września wystawa wisi w godzinach 15-19 i wstęp wolny. W Zonie Sztuki Aktualnej zawsze wstęp wolny. No i słusznie. Jak tam remont Pałacu pod Globusem się ma? Remont w pełni. W zasadzie ten sezon wakacyjny ekipy remontowe muszą wykorzystać w pełni. Część obiektu musi być oddana już w terminach, które są w kontrakcie, więc naprawdę w Akademii się pod tym względem dzieje. Rusztowanie zasłania fasady już, praca wewnątrz. Lada dzień z tego, co się orientuje, ma być rozbierany dach. Ma być pokrycie dachowe zmieniane, podnoszone w części tylnej, nie tej zabytkowej, tylko tej tylnej, z przeznaczeniem właśnie na pracownie malarskie. To poważna sprawa, niemalże rozbieracie budynek i układacie go do No nie, w zasadzie nie, no to jest bardziej konstrukcyjna sprawa. Też ten dach, pokrycie dachowe już nadawało się do wymiany, do gdzie niegdzie przeciekało, także budynek swoje lata ma. Czy w nowym roku akademickim już tam studenci jakoś zasiądą? Na pewno w części tak, bo nie ma innego wyjścia. Natomiast ponieważ termin oddania budynku do użytku jest dosyć krótki, więc myślę, że wykonawca będzie starał się w miarę możliwości zgodnie z kontraktem oddać studentom te pomieszczenia do prowadzenia dyktyki, no bo jakby umówmy się. Szkoła dla studentów. No i miejmy nadzieję, że tak będzie i będziemy mieli może nie nowy, ale odnowiony wspaniały pałac na placu Orła Białego, w którym, jak mówiliśmy na początku, będzie można studiować. Jeszcze raz przypominamy, że drugi etap, druga rekrutacja w Akademii Sztuki. Zapraszamy wszystkich jeszcze chętnych, zapraszamy do Zony Sztuki Aktualnej na aktualną wystawę. Ja też na zakończenie dodam, że dodatkowy nabór prowadzą też inne wydziały. Ja z tytułu tego, że jestem dziekanem Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów, mówiłem o swoim wydziale, ale... To ja mogę wymienić, proszę bardzo, mam proszę bardzo. Ładnie, więc Wydział Sztuk Wizualnych prowadzi nabór na architekturę wnętrz konkretnie, Wydział Malarstwa i Nowych Mediów, tak jak mówiliśmy, i Wydział Edukacji Muzycznej. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej i wokalistyka. Takie kierunki można studiować. Jeszcze w tym roku można spróbować się do Akademii Sztuki dostać. To nic, dziękuję w takim razie. Profesor Kamil Kłuskowski był moim Państwa gościem. Krótka przerwa, po której widzimy się ponownie. Dziękuję.